Witam Państwa bardzo serdecznie, witam też ponownie, ale również tych, którzy do nas dołączyli. A dołączył do nas również dr Michał Mularczyk, dietetyk, internista. Dzień dobry, panie doktorze. Witam serdecznie, dzień dobry. Jest okres wakacyjny, wybieramy się na wakacje. Szczególnie kobiety marzą o tym, by być miss plaży. No i tutaj to jest właśnie temat taki, który pojawia się co roku, albo w każdy poniedziałek, albo każdego 1 stycznia. To znaczy biorę się za dietę, za dobre, zdrowe odżywianie, biorę się za trening. No i teraz już to na pewno zrobię formę na lato, albo formę na Sylwestra, albo w ogóle formę życia. Nie zawsze jest tak łatwo i nie zawsze jest tak z górki. Wiem to najlepiej sama też po sobie z własnego doświadczenia. Wysoka temperatura, okres wakacyjny, 30 stopni na zewnątrz. Przede wszystkim, jaką dietę powinniśmy stosować, by przede wszystkim być zdrowym, a przy okazji zadbać o linię. Znaczy słuchać siebie, nie słuchać, że tak powiem, dietetyków chłe, którzy mówią, jeść 5 posiłków w ciągu dnia, bo to jest po prostu, jakby się posłuchało mechanika, który mówi, proszę tankować samochód 5 razy dziennie, niezależnie od tego, czy pan jeździł, czy nie, prawda? No po to mam ośrodek głodu, żeby z niego korzystać. W związku z tym, jeżeli chcemy dość łagodnie przejść dzień, to najrozsądniej byłoby tak, położyć się wcześniej spać, bo od tego trzeba zacząć, wcześniej wstać, zdążyć zgłodnieć i zjeść solidne śniadanie, to co lubimy jeść. Może być bardziej tłusta, na przykład jajecznica, może być to ser biały, coś takiego, co nam da energię na parę godzin, bo potem się robi ciepło i nam się tak za bardzo nie chce jeść i wtedy nie polecam przekąsek, bo przekąska jest czymś, co zdradza, to po prostu to nas idziemy wszerz, prawda? Natomiast zjeść posiłek na przykład jeden owocowy w ciągu dnia lub warzywny. Dodatkowy, mówię owocowy, jeden warzywa zawsze do tego, co jemy. Natomiast to czego zacząłem. Wstać rano, zjeść wcześniej, zgłodnieć, zjeść śniadanie, kiedy nie jest gorąco i potem możemy nawet nie zgłodnieć. W związku z tym, jeżeli jest taka szansa, to możemy też zgłodnieć dopiero na kolację, kiedy jest chłodniej. No dobrze, ale to panie doktorze, to ja jeszcze zapytam, bo każdy trener personalny na siłowni mówi tak, musisz jeść 5 posiłków, bez tego to ty nie schudniesz. A ja osobiście no nie daję rady tyle zjeść. Śniadanie, obiad, coś na kolację, koniec, kropka. Znaczy ja mam coraz więcej pacjentów, tak, tych i z cukrzycą i coraz młodszych. Właśnie oni jedli 5 posiłków w ciągu dnia, bo tak mi ktoś kiedyś kazał. To nie jest dobra rzecz, naprawdę. Nie można jeść małych posiłków co chwila, bo to nie jesteśmy antylopami, nie uciekamy przed drapieżnikami, tylko mamy normalnie funkcjonować. Jeżeli posiłek się powinno zjeść powoli, no to jeżeli pani ma jeść 5 posiłków w ciągu dnia, każdy posiłek powinien trwać, że tak powiem, nie wiem, 20 minut, pół godziny i jeszcze trzeba go pozyskać, tak? No to co mamy 6 godzin na jedzeniu spędzić, dlatego że mamy 6 posiłków w ciągu dnia, no to głupota. No, sorry, nie mogę się z tym zgodzić. Oczywiście są stany chorobowe, na przykład stan po wycięciu żołądka, parę takich innych i w tym momencie rzeczywiście te 5-6 porcji w ciągu dnia niewielkich trzeba zjeść. Natomiast normalna, zdrowa osoba, dbająca o zdrowie, powinna jeść wtedy, kiedy jest głodna. Po to mamy ośrodek głodu, tu między uszami gdzieś mniej więcej, żeby on nam powiedział jedz. Okej, okay, ale załóżmy, jest godzina 21, jesteśmy głodni. Jemy czy nie jemy? Jeżeli idziemy spać o 11, możemy zjeść. Inaczej, to musimy przetrenować, bo wiemy mniej więcej, o której idziemy spać. W związku z tym ostatni posiłek trzeba zaplanować tak, żeby zjechał je na 2 godziny osoba zdrowa, 3 godziny osoba, która ma problemy z jelitami. W związku z tym to da się zaplanować, oczywiście nie od razu, nie dzisiaj tak zaplanowałem, tak robię, tylko obserwować siebie, patrzeć i co mogę zjeść wcześniej, żeby zgłodnieć, powiedzmy tak około 17, 18, 19. Zależy od tego, o której się kładziemy spać. Panie doktorze, okres wakacyjny ma to do siebie, że są wysokie temperatury. No a sam pan powiedział, no nie chce nam się jeść w ciągu dnia, bo jest na zewnątrz 30 stopni. To tym bardziej nie jeść tych 3 środkowych posiłków. Ale to co nam doda więcej energii latem? Co powinniśmy jeść? Owoce, warzywa, zrezygnować z mięsa, czy zrezygnować z gorących posiłków na przykład?
No gorące, to latem średni pomysł. Na ciepło proponuję kolację, kiedy się ochłodziło, lub ewentualnie śniadanie. I to nam wystarczy. Natomiast w ciągu dnia rzeczywiście posiłek warzywny, sałatka, żeby było dużo warzyw i jakichś innych dodatków, super pomysł. Jeden posiłek owocowy też nam nie zaszkodzi, ale z owoców sezonowych, prawda? A niekoniecznie, żeby to były banany z winogronami, tylko niech to będą nasze polskie jagodowe. O, jagody, no właśnie, to bardzo dobry pomysł, no ale dobra, okej, okay. Są osoby, które mówią, trzymam dietę, jem zdrowo, nie mogę schudnąć, cały czas źle się czuję. Jakie to są objawy? Kiedy powinniśmy pójść właśnie do lekarza albo do dietetyka, żeby pomógł nam zadbać nie tylko o wagę, ale przede wszystkim o zdrowie? Znaczy, przede wszystkim zobaczyć, popatrzeć na siebie. Dlatego, że jeżeli ktoś się słucha, nie jest głodny 5 razy w ciągu dnia, a je 5 razy, bo mu kazali, to zachoruje. To, albo utyje. Nie ma, inaczej nie będzie, tak? W związku z tym zdrowy rozsądek. Jeżeli mam wątpliwości, do internisty. I ewentualnie on ma współpracującego dietetyka, albo mi proszę sobie znaleźć dietetyka, żeby on to rozstrzygnął, prawda? Tylko warto, żeby to było, żeby między tymi ludźmi było jakieś porozumienie. Dlatego, że czasami inne pomysły ma internista, czyli lekarz prowadzący, a inne pomysły ma ten dietetyk. U nas jest tak, że u nas są dietetycy, lekarze dwa w jednym, albo jest, mamy zespół lekarz-dietetyk i się porozumiewa między sobą i to jest prostsze. Natomiast takich jednostek trzeba szukać. Panie doktorze, widzimy plażę. No i bardzo często na tej plaży właśnie sięgamy po coś do jedzenia. To pierwsze pytanie też. Ryba czy mięso w okresie wakacyjnym? No ale przede wszystkim, czy my możemy w ogóle wchodzić do wody po jedzeniu? Jakie powinniśmy też zachować zasady bezpieczeństwa? No, do wody po godzinę, nie wcześniej, prawda? Dwie by było lepiej. Natomiast rybę na plaży sobie, no chyba, że smażalnie, bo tak po prostu sobie... Prawda? Natomiast ryba, że żartuję. Natomiast no, jeżeli jesteśmy nad morzem, no to aż cię prosi ryba, bo tego rzadko jemy świeże, prawda? Tylko trzeba wiedzieć, które ryby są tak naprawdę nad tym morzem świeże, surowe, a które są, że tak powiem, znaczy surowe były rano, dzisiaj świeże i podgrzane, a które były mrożone. W związku z tym to warto popytać lokalistów albo mieć zaprzyjaźnionych, żeby oni powiedzieli, która ryba tak naprawdę w tym miesiącu jest naprawdę świeża, a nie mrożona. Także ryba na pewno, jeżeli jesteśmy nad morzem, no w górach, no pstrągi ewentualnie, prawda? Ale jedzmy to, co jest w okolicy najbardziej popularne. Nie szukajmy koniecznie jakichś frykasów, żeby jeść w górach, koniecznie, nie wiem, kałamarnicę, bo to chyba nie ma sensu. Panie doktorze, a czy sens jest w tym, że stosujemy suplementację, że bierzemy witaminy? Są osoby, które kupują też odżywki białkowe, które zastępują posiłki. Tutaj mówię o już sportowcach. Jest sens, czy nie ma takiego sensu? Co innego to odżywki białkowe. Jeżeli mamy człowieka, który trenuje i nie ma czasu na jedzenie i tak futruje i to białko mu się nie przyswaja, to jest niedożywiony i w tym momencie jak najbardziej. Natomiast co do suplementów, niestety nasi rolnicy, kiedy kiedyś żywili i bronili, a teraz no nie będę mówił, co robią, ale na pewno nas nie odżywiają, to w tym momencie niestety te rośliny, które spożywamy, mają dużo mniej minerałów i witamin niż te, co miały lat temu, nie wiem, tam 20-30. W związku z tym niestety suplementacja witaminowo-minerałowa, tylko rozsądna pod kontrolą lekarza lub i dietetyka, jest niestety konieczna. Chociażby witamina D, bo wyjdziemy na plażę przez tydzień, a potem jesteśmy w biurze. W związku z tym my nie przyswoimy takiej ilości witaminy D, bo nam się wydaje, że lato to będzie dobrze. W Polsce między godziną 12 a 14 jesteśmy w stanie tą witaminę D przyswoić, a my w tym czasie nagło siedzimy w biurze, prawda? W związku z tym to nie ma sensu. To jeszcze musimy cały rok suplementować. Zapytam pana, no właśnie, mam tutaj ze sobą szklankę wody i ona zawsze mi towarzyszy w studiu. Jak kubeczek, trochę większy. Pan ma wielki kubeł i bardzo dobrze, ale przy takich temperaturach, jakie teraz są, nawadnianie organizmu, to przede wszystkim też dbanie o nasze bezpieczeństwo. Dlaczego i co powinniśmy pić? Jak nawadniać organizm latem i ile, ale też jak, aby przyspieszyć metabolizm? Czy to jedno z drugim się łączy? Już mówię, podstawa, czyli siedzę w domu i nic nie robię. Dla pani takiej, pani drobnej kobitki 50-60 kg, dziękuję, to jest powiedzmy półtora litra na dobę. Dla dużego chłopca, tak jak ja, 100 kg mniej więcej, około 2,5 litra. Bazowe.
Jeżeli do tego dochodzi upał, to przynajmniej pół litra więcej. Mówimy o osobach, które żywią się normalnie, nie są weganami, jakimiś innymi, nie wiem, tam mlekojadami i tak dalej, tylko przeciętny Kowalski. I tyle, tak trzeba przyjąć. Jeżeli robimy wysiłki w upał, nie polecam, ale dochodzi jeszcze kolejne pół litra na godzinę wysiłku. Wtedy ta woda musi być z solą, może powinna być z glukozą. Tak, rzeczywiście to już trzeba, to wyższa szkoła jazdy. W związku z tym to jest ważne. Natomiast sama woda, może ona nie tyle, że podkręca metabolizm, co jeżeli ktoś chce schudnąć, to umożliwia schudnięcie z tłuszczu, a nie z mięśni. Bo to jest na dłuższą rozmowę, żeby to wyjaśnić. Natomiast ona sama po prostu powoduje, że my działamy. Także to nie jest tak, że ona podkręca metabolizm. Ona po prostu warunkuje prawidłowe działanie człowieka. I pamiętajmy też, szanowni widzowie, że kiedy na termometrze 30 stopni, to na zewnątrz nie wybierajmy się jednak na trening, bo jest to niebezpieczne. Tak. Trenujemy rano albo wieczorem, kiedy jest już zdecydowanie chłodniej na zewnątrz. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Doktor Michał Mularczyk, dietetyk, internista, był państwa i moim gościem. Dziękuję panu. Ja trzymam kciuki za wszystkich, którzy jeszcze próbują trzymać, robić formy na lato 2021. Mam nadzieję, że będą dobre tego efekty. Za siebie też trzymam kciuki, ale teraz państwu życzę dobrego popołudnia, a za chwilę wolne głosy za granicą.